Państwu, witam serdecznie. Z większością z Państwa widzieliśmy się w piątek. Widzieliśmy się w Lesie Kapturskim na akcji sadzenia lasu. Dobra wiadomość, udało się posadzić 5000 dębów z zaangażowaniem dużej grupy młodzieży z radomskich i podradomskich szkół. Jesteśmy z tego bardzo dumni. W Polsce ilość i zasobność lasów przyrasta w każdej minucie. Każda godzina to jest 50 tysięcy nowo posadzonych drzew. W piątek pokazaliśmy praktycznie, jak dbać i jak chronić przyrodę. Cieszymy się, że młodzież może aktywnie wziąć udział w takich wydarzeniach, aktywnie przyczynić się do ochrony środowiska, bo poddawana jest na co dzień wpływom środowisk, które mówią, że przyklejanie się klejem do budynku ministerstwa, czy też krzyczenie do muzyki techno pod budynkiem ministerstwa, to jest ochrona przyrody. W piątek pokazaliśmy aktywnie, co to znaczy ochrona przyrody. Młodzież bardzo zaangażowana, udało się też porozmawiać z leśnikami, porozmawiać, jak chronić przyrodę, poznać pracę leśnika, ale też docenić, jak ciężka jest to praca. Po tych kilku godzinach wszyscy byli zdecydowanie zmęczeni, doceniając jednocześnie, że leśnicy tą pracę wykonują na co dzień. W ubiegłym tygodniu miałam okazję spotkać się też z komisarzem do spraw środowiska, z unijnym komisarzem Sinkiewiczusem. Zaapelowałam też o postawę komisji, gdyby doszło do debaty o przejęciu lasów państwowych, o przejęciu lasów z zarządzania krajowego w ręce europejskie, o właściwe zachowanie Komisji Europejskiej. Komisarz nie był świadomy tej inicjatywy w parlamencie, natomiast dzisiaj po raz kolejny będziemy patrzeć na ręce wszystkim europosłom, bo dzisiaj tym dokumentem zajmuje się Komisja w Parlamencie Europejskim do spraw konstytucji. Obronimy polskie lasy. Dzisiaj też o tym będziemy rozmawiać, debatować nad dalszą strategią obrony polskich lasów. Obronimy, by polskie lasy zostały w rękach tych, którzy zarządzają nimi najlepiej. Bardzo proszę, pan poseł Zbigniew Kuźniuk, poseł do Parlamentu Europejskiego. Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, na dzisiejszej konferencji mamy rozmawiać o tym, że w Unii Europejskiej pojawiły się takie tendencje do przejmowania kolejnych kompetencji. Właśnie sprawa lasów jest tego doskonałym przykładem. Wiemy doskonale, że polityka leśna jest polityką każdego kraju członkowskiego. Jest to zapisane bardzo wyraźnie w traktatach. Niestety, konferencja dotycząca przyszłości Europy, która przez rok odbywała się w instytucjach unijnych, w Parlamencie Europejskim, zresztą podczas tej pandemii COVID-u, więc przebiegała w bardzo dziwny sposób, która miała być takim pokazem demokracji bezpośredniej, a więc do parlamentu przyjeżdżali ludzie i mówili, jak sobie wyobrażają przyszłość Unii Europejskiej. Jak Państwo się domyślacie, przewagę w tego rodzaju debacie miały środowiska, no właśnie, te niesłychanie skrajne, które domagały się, aby właśnie gospodarka leśna była jednak kompetencją Unii Europejskiej. Stąd właśnie ta inicjatywa Komisji Ochrony Środowiska i stąd ta opinia, która w tej chwili znajduje się w Komisji Konstytucyjnej. Nie ulega więc wątpliwości, że potrzebne są takie debaty, jak ta dzisiaj zorganizowana, abyśmy rzeczywiście potrafili się merytorycznie przeciwstawić tego rodzaju tendencjom. I to dzisiejsze spotkanie jest temu przedstawione. Będę o tym mówił w czasie tej konferencji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan profesor Zbigniew Krysiak, Instytut Myśli Szumana. Proszę Państwa, ta sprawa ma niesamowicie ważny wymiar gospodarczy, ekonomiczny. Polska, jeśli chodzi o surowce, drewno, jest czołowym, można by powiedzieć, i dostawcą tego surowca, ale przede wszystkim rozwojem, zajmuje się rozwojem przemysłu drzewnego. Około 10% rynku Unii Europejskiej w różnych segmentach właśnie posiada nasz przemysł drzewny, przemysł meblarski, celuloza. Wiemy, że drzewa to jest 50% celulozy. Papier będzie produkowany do końca świata. Pan Bóg nam daje właśnie taki dar, że te drzewa rosną pod wpływem fotosyntezy. Więc ten zasób, prawda, będzie do końca świata niezwykle istotny. Około 500 tysięcy z tego w przybliżeniu
osób, czyli 500 000 funkcjonuje właśnie w obszarze związanym z tym przemysłem. 11% eksportu to ten przemysł. W ostatnich latach obserwujemy bardzo pozytywny trend, jeśli chodzi o wzrost eksportu, czyli mamy niższy relatywnie import niż eksport, co dla Polski, proszę Państwa, jest niezwykle ważne, gdyż takim jednym z ważnych filarów rozwoju gospodarczego jest właśnie eksport. To jest taki obszar, który Polska powinna rozwijać nie tylko właśnie w tym obszarze, ale też w pozostałych. No i na koniec mogę powiedzieć, jako taki rzecznik czcigodnego sługi Bożego Roberta Schumana, który jeśli by stał tutaj dzisiaj, to by powiedział, proszę Państwa, to ma być wspólnota narodów Europy, a nie jakakolwiek przemoc, przemoc prawna, przemoc kapitałowa. I te lasy to są nasze prywatne, w cudzysłowie, bo to są państwowe, ale prywatne w sensie takim, że należą do naszego domu, polskiego domu. Ja często porównuję to do takiej sytuacji, jeśli komuś z Państwa ktoś by wszedł do ogródka i zarządzał i decydował i narzucał Wam jakiekolwiek sposoby, to nie pozwolilibyście na to. Po prostu takiego intruza wyrzucilibyście z tego ogródka. I w tym zakresie trzeba mówić jasno non possumus. Pan starosta radomski Waldemar Skel. Bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, jesteśmy na terenie powiatu radomskiego. Powiatu, który ma 40 tysięcy hektarów lasów. To jest około 27% całej powierzchni. Zresztą, jeśli chodzi o Polskę, proporcje są podobne. Kiedy kilka miesięcy temu dowiedzieliśmy się, że troje europarlamentarzystów głosowało wbrew interesowi Polski, tak trzeba to określić, bo uruchomiło pewien proces, który może się bardzo źle skończyć dla polskich lasów, my w powiecie radomskim uznaliśmy, że trzeba oddolnie jako samorząd zaprotestować. Dlatego przyjęliśmy uchwałę, stanowisko w obronie polskich lasów. W sposób jednoznaczny wypowiedzieliśmy się i zagłosowaliśmy, co ważne, jednogłośnie powtarzam, za tym, aby no, te plany nie skutkowały czymś, co może wydarzyć się za rok, za dwa. I to jest ten moment, kiedy trzeba powiedzieć stop klatka. To znaczy trzeba się zebrać, trzeba powiedzieć do mieszkańców naszego powiatu, ale do całej Polski, aby te lasy, które dzisiaj na wiosnę są otwarte i dostępne, aby te lasy były dalej dostępne i otwarte, aby gospodarka, aby miejsca pracy, ale również relaks i historia, która wiąże się z polskimi lasami, pozostała w gestii wyłącznej kompetencji Polski jako kraju jednego z wielu w Unii Europejskiej. Zachęcam jako starosta powiatu radomskiego do tego, aby inne samorządy również przyjęły podobne stanowisko. Myślę, że takie wzmocnienie tego głosu oddolnie, czyli od samorządów dla naszego rządu, polskiego rządu, pana premiera, pani minister, europarlamentarzystów i wszystkich posłów i senatorów jest bardzo ważne, dlatego że trzeba być asertywnym, trzeba być w sposób jednoznacznie opowiadającym się za tym, aby nie dopuścić do sytuacji, kiedy Polska, i to trzeba mówić zero-jedynkowym tutaj przekazem, aby Polska w sposób świadomy, nie daj Boże dobrowolny, zrzekła się jurysdykcji nad 1/3 całego obszaru, bo do tego, proszę Państwa, to wszystko się będzie sprowadzało. Jeszcze raz dziękuję za to, że Państwo tutaj za moimi plecami przyjęli zaproszenie na dzisiejsze spotkanie, że będą prelegentami, że będą mówili zarówno od strony tej rządowej, naszej, Unii Europejskiej, czyli Parlamentu Europejskiego, ale także ekonomicznej. Myślę tutaj o panu profesorze, którzy z pewnością te wątki i wiele innych poruszą na dzisiejszym spotkaniu. Myślę, że frekwencja i waga tematu jest na tyle ważna, żeby ten przekaz poszedł do wszystkich samorządów w naszej Polsce. Zachęcam do podobnych stanowisk, jeśli chodzi o wasze rady gmin, wasze rady powiatów czy sejmiki województw. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy. Bardzo dziękujemy.